Dlaczego Centralny Ośrodek Informatyki nazywa sam siebie firmą? Jakie praktyki zarządcze z sektora prywatnego przejął COI? I dlaczego projekty w COI są tak bardzo ciekawe? Na te i inne tematy rozmawiam z Marcinem Kubarkiem, dyrektorem COI. Zapraszam. Panie Marcinie, czym jest Centralny Ośrodek Informatyki? Centralny Ośrodek Informatyki to bardzo ciekawa firma, ma bardzo, no jak na IT, rolę i misję, bo tworzymy rozwiązania dla obywateli, tak? Od takich dużych rejestrów typu rejestr PESEL, rejestr dowodów osobistych, rejestr dokumentów paszportowych, po usługi dla obywateli, no i chyba teraz najbardziej rozpoznawana nasza aplikacja, czyli aplikacja mObywatel. Do tego też dojdzie. Używa pan sformułowania firma, a to jest instytucja państwowa. Ja szczerze mówiąc nie wiem, jaką formę prawną ma COI, to chyba mniej interesuje naszą publiczność. Natomiast tak, no, na rynku powiedziałbym, mówi się o COI jako o firmie. Tak, bo jesteśmy, nasza forma prawna tutaj może to rzeczywiście mało ciekawe, ale to ja w dwóch słowach może pozwolę sobie powiedzieć, że Centralny Ośrodek Informatyki ma formę instytucji gospodarki budżetowej, tak? To znaczy nie jest nastawiona na zysk, a właśnie na realizację zadań związanych z cyfryzacją państwa. I tak, no jesteśmy, natomiast działamy jak firma komercyjna. Mamy co prawda jednego, ale bardzo istotnego klienta, dla którego dostarczamy rozwiązania, Albo które. 38 milionów klientów. Dokładnie tak, no pośrednio dokładnie tak, mamy ponad 38 milionów klientów. No i to jest bardzo duża odpowiedzialność, ale też wielka frajda robić duże rozwiązania właśnie dla tak szerokiego grona odbiorców. Wracając jakby do bycia firmą. Mi się tak wydawało, że jesteście takim software house'em dla tego jednego wielkiego klienta, bądź dla 38 milionów tych konsumentów, zależy jak patrzeć, ale wy chyba jesteście tak naprawdę również firmą produktową, mówiąc językiem rynku IT, nie tylko Tak. software house'em. Tak, jesteśmy firmą produktową, to prawda. Jesteśmy też software house'em, tak? Bo oczywiście wytwarzamy te rozwiązania dla obywateli, tworzymy usługi, tworzymy rejestry, ale też zajmujemy się ich jak najbardziej utrzymaniem, tak? I taką pełnym cyklem życia takich aplikacji i systemów. No przez co tutaj, tak jak mówię, to nie jest tylko wytwarzanie, ale też utrzymanie i rozwój tych produktów. Jakby pan porównał zarządzanie w kontekście zarządczym, zarządzanie taką firmą jak COI do zarządzania firmą prywatną, albo w ogóle praktyki biznesowe, jeżeli chodzi o sferę tutaj pracy dla klienta, która nie jest na profit, ale jest to praca dla klienta? Tak, to jest praca dla klienta, ale też no, chociażby z tej formy prawnej działalności, tak jak już wspominałem, tak, no, nie pracujemy dla zysku, tak? No, tutaj naszą misją jest to, żeby właśnie upraszczać, ułatwiać życie obywatelom poprzez dostarczanie takich usług. I to jest duża różnica, tak? To znaczy nie tworzymy oprogramowania, które staramy się jak najlepiej sprzedać, ale tworzymy produkty, które w naszym kontekście przyniosą największy zysk obywatelowi, tak? I tutaj to jest bardzo duża różnica. No i też clue to jest skala, tak? No, tworzymy olbrzymie systemy i bardzo duże projekty, które no rzadko zdarzają się na rynku, tak? No rzadko robi się aplikację, która jest właśnie dla 38 milionów Polaków, a nawet więcej. Mówię tutaj o rejestrze PESEL, czy chociażby aplikacja mObywatel, o której już wspominałem, no tam mamy 10 milionów użytkowników aplikacji mobilnej, tak? To tutaj Już. ta Już, tak. No nie ma tam. Sam korzystam i polecam.
Tak. No i też gwarantuję, że już wkrótce aplikacja będzie jeszcze bardziej użyteczna, bo planujemy w najbliższym czasie uruchomić całą masę nowych funkcjonalności. Więc ona liczymy na to, że będzie jeszcze bardziej użyteczna i że jeszcze bardziej zwiększymy też zainteresowanie tą aplikacją i poszerzymy jeszcze grono użytkowników. Natomiast no tak jak mówię, no, ta skala projektów, tak? No i to, że przede wszystkim nastawiamy się na korzyść dla obywatela, powoduje, że Centralny Ośrodek Informatyki jest tym super miejscem pracy. Ta praca jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawa. I też oczywiście w porównaniu do takich komercyjnych firm, tak, no to też mamy pewne ograniczenia. No chociażby tutaj mamy całe PZP, które oczywiście no, nie jest, jest zakładam, dużo trudniejsze, jak chodzi o zakupy w porównaniu do takich komercyjnych działalności. No, ale wszystkie te takie minusy związane właśnie z taką działalnością administracyjną, którą musimy wykonać, w pełni rekompensują właśnie te ciekawe projekty i skala działalności, no i przede wszystkim misja, o której mówiłem. Tak się zastanawiam, bo to brzmi tak, jak taki po prostu, jak takie marzenie w ogóle każdego technologisty pracować w firmie, gdzie po prostu tylko produkt się liczy, tak? Żeby był jak najlepszy. Natomiast do końca nie uwierzę, że to nie jest tak, że nie musicie się liczyć z kosztem, Oczywiście. co jest jakby problemem zawsze dla technologistów w biznesie prywatnym. Dwa, nie uwierzę też niestety, że krótko mówiąc, nie ma trudnych sytuacji z klientem, tak? Bo to też nie jest jeden klient, tylko tych klientów, już nie mówię tak pół żartem o tych 38 milionach, ale to jest ileś instytucji, tak? Iluś stakeholderów tak na końcu po stronie wszystkich instytucji publicznych, dla których pracujecie. To prawda. Natomiast szczerze i uczciwie powiem, że te problemy są, że tak powiem, na pewno nie większe niż na rynku komercyjnym. No, to jest bardzo Ale myślę, podobne. że chyba nie do końca mniejsze, prawda? Znaczy, No, zawsze mniej. pracę z ludźmi. Mniejsze może nie, natomiast też na pewno nie większe. Ten rynek oczywiście jest trochę specyficzny, tak? No i tutaj no to też nie jest tak, że rzeczywiście nie ma żadnych problemów i tu to jest kraina mlekiem i miodem płynąca. Natomiast też te problemy czy wyzwania, które stawia przed nami nasz klient, wcale nie są większe niż na rynku komercyjnym. Oczywiście też musimy liczyć się z kosztami i to robimy, natomiast ponieważ, tak jak mówię, nie jesteśmy nastawieni na zysk, to znaczy no, Centralny Ośrodek Informatyki, nie wiem, nie ma akcjonariuszy, którym musi wykazać, że zarobił tyle i tyle, a raczej musi pokryć jedynie koszty swojej działalności, tak? No bo jako IGB powinniśmy mieć bilans roczny zbliżony do zera. Zero plus, tak zwane. Natomiast, no oczywiście te koszty gdzieś tam też, to jest bariera technologiczna, to jest bariera z którą zawsze walczymy. To tak jak w firmach prywatnych, tak? No, nie możemy sobie pozwolić też na zbyt duże zwiększenia kosztów. Natomiast w ramach realizacji naszych zadań też mamy środki na to, żeby stosować najnowsze technologie, bo to też jest inwestycja, która jest niezbędna do tego, żeby realizować właśnie te zadania, które pozwolą na łatwe, ergonomiczne i korzystanie, wytwarzanie, ale też korzystanie z rozwiązań przez naszych użytkowników.
No dobra, czyli mamy takie jakieś dwie duże bardzo przewagi, które możecie zaoferować kandydatom. Już mówię w kontekście rynku pracy. Skala, tak? Bo rzeczywiście skala na tam, nie wiem, 38 milionów plus, tak? Tych mniejszych klientów, którzy muszą generować naprawdę dużą ilość danych. To jest chyba porównywalne tylko z Big Techem. Oczywiście Big Tech ma tam jeszcze większe wolumeny, bo działa globalnie, ale zawsze też słyszałem, że jak ludzie gdzieś tam mówią, o, chciałem się sprawdzić na bardzo dużej skali, jeżeli chodzi o wydajność, jeżeli chodzi o niezawodność, jeżeli chodzi o budowę algorytmów, i to Google mi to może zaoferować, tak? No to może nie tylko Google, tak? Tylko coś takiego, taka instytucja jak COI. No i druga rzecz to są, to rozumiem, że też można dać sobie, albo inaczej, można sobie pozwolić trochę na, może nie złe sformułowanie, że popuszczenie władzy fantazji kreatywnej, ale trochę coś w tym jest, tak? Bo działamy w jakimś, no, mniej ograniczonym przez Excel środowisku. Tak, to po kolei. Rzeczywiście, jeśli ktoś chce się sprawdzić w systemach o wysokiej dostępności, wysokiej niezawodności i na olbrzymią skalę, to Centralny Ośrodek Informatyki to jest jak najbardziej miejsce dla niego. Tak, no, te wszystkie rejestry, o których mówiłem, ale też usługi dla obywateli, no to są aplikacje, które muszą być dostępne 24 na 7. I tutaj no, nawet Dziękuję. o działaniu systemu PESEL czy działaniu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców no, ma olbrzymi wpływ na otaczające nas realia. Więc tak, to są systemy, które budujemy w architekturze wysokiej dostępności i tutaj jak najbardziej to jest bardzo dobre miejsce do tego, że tak powiem, tak jak pan wspomniał, się sprawdzić w tworzeniu i budowie takich systemów. Tutaj też ja nie ukrywam, że my bardzo duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo tych rozwiązań. No wiadomo, tak, no, siłą rzeczy to są dane bardzo wrażliwe i tutaj bezpieczeństwo ponad wszystko. I tutaj to security by design to jest coś, na co stawiamy. Jak chodzi o kreatywność, to jak najbardziej, tak? No tutaj po pierwsze, no już budujemy cały zespół właśnie rozwiązań i specjalistów od UI UX, którzy przede wszystkim zwracają uwagę na to, żeby te rozwiązania, mimo że są dla administracji publicznej, były jak najprostsze w użytkowaniu, tak? Jak najprostsze, jak najbardziej efektywne, tak, żeby nie trzeba było nie wiadomo ile klikać, żeby załatwić prostą sprawę. Na to bardzo zwracamy uwagę, ale też nasi koledzy właśnie analitycy czy product ownerzy zastanawiają się już nad wytwarzaniem takich usług bardziej skomplikowanych, to znaczy łączeniu w jedną usługę kilku spraw urzędowych, tak? No takim najlepszym chyba przykładem, najbardziej obrazowym jest, nie wiem, zgłoszenie urodzenia dziecka, tak? Mamy taką usługę, ale teraz budujemy usługę, która w momencie, kiedy zgłaszamy takie urodzenie dziecka, tak, z automatu ta informacja oczywiście trafia do rejestru PESEL, ale też z automatu będzie składany wniosek o chociażby 500+, tak? Tak, żeby z poziomu jednej usługi załatwić wszystkie sprawy urzędowe, które tej sprawy dotyczą. Natomiast co do Exceli, no to tutaj. Dosyć niesamowicie to brzmi, powiem szczerze. Bo... Tak, ale to no, taki jest cel cyfryzacji, tak, żeby jednak upraszczać te procedury i automatyzować wszystko, co się da, tak, żeby obywatel jak najmniej czasu musiał spędzić właśnie na załatwianiu takich spraw. Natomiast co do tego Excela, no to niestety tutaj muszę się przyznać, że to nie jest też aż tak różowo, no bo oczywiście
jako instytucja gospodarki budżetowej, no oczywiście tutaj nic nas nie zwalnia od tego, że tak powiem, tych wszystkich formalności dokonać. I też jak w każdej firmie mamy i te właśnie rzeczy bardziej administracyjne. Dbamy o procesy, dbamy, też je monitorujemy, mamy audyt wewnętrzny, tak żeby te procesy optymalizować, żeby też zwiększać efektywność wytwarzania tych usług czy procesów utrzymania. W związku z tym no to też nie jest tak, że tych Exceli nie ma, ale gwarantuję, że nie ma ich na pewno więcej niż w takiej normalnej dużej korporacji. Porozmawiajmy może właśnie o mObywatelu, bo to jest wasz gigantyczny sukces w ostatnich 2 tygodnie temu, tak? Przeszła ustawa? Coś takiego. Tak, tak. Co do mObywatela, tak, no to tutaj została przyjęta ustawa, która zrównuje ten plastikowy dowód, który mamy, z jego elektronicznym odpowiednikiem, tak? Więc tutaj już, tutaj, że tak powiem, będziemy mieli te dwa dokumenty, ten elektroniczny i dokument taki plastikowy, że tak się wyrażę, będą zgodnie z ustawą miały taką samą moc urzędową i prawną, tak, że będziemy mogli załatwić wszystkie sprawy posługując się dowodem elektronicznym. Ustawa wprowadza też tę elektroniczną wersję dowodu osobistego, która będzie takim odpowiednikiem dowodu osobistego. Natomiast ona też, no ponieważ wiadomo, dowód osobisty jest ważny przez tam 10 lat, no my ten okres będziemy starali się, jak chodzi o wersję elektroniczną, wydłużyć, tak, że jak w momencie wymiany dowodu osobistego, tudzież wygaśnięcia tego plastikowego, daty ważności plastikowego dowodu osobistego, no w trakcie jego produkcji też będziemy mieć elektroniczną wersję dowodu, tak żeby można było się nią normalnie posługiwać. Czy w ogóle ten plastikowy będzie potrzebny? Na pewno to trochę jest tak jak z elektroniczną wersją dowodu rejestracyjnego, którą też mamy w portfelu, tak? Przy kontroli drogowej możemy taki dowód elektroniczny okazać i ten plastik, fizyczny dokument nie jest potrzebny, natomiast no, prawo unijne jeszcze tego nie reguluje, tak? I w momencie wyjazdu za granicę, no to oczywiście będziemy musieli będziemy musieli zabrać ze sobą plastikowy dowód. Ale u nas w kraju można prowadzić samochód w ogóle dzięki waszej pracy bez dokumentów w kieszeni. To jest Tak, tak. niesamowite. Natomiast, Jakichkolwiek, tak? Wszystko ma policja, ma. Dokładnie tak. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że właśnie wyjeżdżając poza granicę, nawet w Unii Europejskiej, no, na poziomie unijnym jeszcze nie został przyjęty taki dokument elektroniczny, więc trzeba pamiętać, że wyjeżdżając za granicę, żeby zabrać właśnie czy to prawo jazdy, czy dowód rejestracyjny, no bo tam on jest potrzebny. Natomiast w kraju rzeczywiście dzięki temu, że policja ma dostęp w czasie rzeczywistym do danych z rejestrów, czy to PESEL, czy to Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, no nie jest konieczne zabieranie ze sobą dokumentów. Tak, właśnie wiem o tym. Jestem grzecznym kierowcą, bo ostatni raz dostałem mandat 10 lat temu. Ale tak, właśnie mam nadzieję, że nie popełniam faux pas teraz, ale jeżdżę tylko z tym elektronicznym i nie mam To ani jest w przy zupełności sobie ani wystarczające. papierowego dowodu, ani prawa jazdy. To jest w Ani. zupełności wystarczające. Też Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, tak, no wdrożyliśmy w 2017 Centralną Ewidencję Pojazdów. Teraz uruchamiamy, za chwilę będziemy uruchamiać kolejny duży projekt związany z Centralną Ewidencją Kierowców, który jeszcze bardziej zautomatyzuje te procesy. To będzie system, do którego też będą miały dostęp i Ministerstwo Sprawiedliwości, i sądy. I to też spowoduje, że obsługa całego procesu związanego z nabywaniem uprawnień
będzie się odbywać w pełni elektronicznie. Tak? No tutaj takim przykładem w pełni elektronicznego procesu, który ostatnio wdrożyliśmy, jest rejestr dokumentów paszportowych, gdzie no tutaj niestety trzeba pojawić się w urzędzie, no bo wiadomo, paszport jest biometryczny, trzeba Palców. wszystkich palców zostawić, natomiast nie trzeba wypełniać formularzy, nie trzeba produkować papieru. No i jedynym kawałkiem papieru, który pozostał w tym procesie, jest potwierdzenie złożenia wniosku. I to wynika z tego, no, że mamy prawie 10 milionów klientów w mObywatelu, ale jeszcze mamy też osoby, które z tego mObywatela nie korzystają i to potwierdzenie to jest jedyny kawałek papieru, który jest potrzebny w całym procesie. I podobnie będziemy realizować kolejne rejestry, chociażby centralną ewidencję kierowców. I pierwszą taką usługą, którą chcemy uruchomić, jest taka usługa, gdzie w momencie zaraz po zdaniu egzaminu na prawo jazdy, kiedy egzaminator, że tak powiem, pozytywnie zweryfikuje nasze umiejętności w trakcie egzaminu, to jak tylko egzaminator zaznaczy taką fakt zdania takiego egzaminu w systemie, w mObywatelu momentalnie pojawi się tak zwane tymczasowe prawo jazdy, które będzie poświadczać, że wszelkie formalności zostały zrealizowane i oczywiście prawo jazdy będzie się jeszcze, ta wersja, że tak powiem, plastikowa będzie się tworzyć, natomiast taka osoba, która właśnie zdała egzamin, będzie miała już uprawnienia do prowadzenia pojazdu. Nie będzie musiała czekać na wydrukowanie i odbiór tego plastikowego dokumentu. Przypomniała mi się kultowa, chyba, znaczy scena z kultowego Misia Barei, kiedy tak Ryszard Ochocki zdejmuje kapelusz i ten z suwakiem rozsuwa i wyjmuje dowód osobisty. Długą drogę przeszliśmy od takich czasów. A na poważnie, zastanawiam się, taka refleksja z tej naszej rozmowy płynie. Czy my jesteśmy w stanie sobie wyobrazić państwo funkcjonujące w dużej mierze bez papierowych dokumentów w przeciągu, nie wiem, 10-20 lat? Ja myślę, że tak i ja nie ukrywam, że to trochę jest nasz cel ambicjonalny, żeby tak do tego podejść, żeby ten papier nie był potrzebny, tak? Bo jedno to jest kłopot, żeby te wszystkie formularze wypełnić. Najczęściej te wszystkie urzędy, które są odbiorcami tych formularzy, i tak mają te dane. My też mamy te dane w rejestrach, więc po pierwsze to ułatwi i uprości życie obywatelom, no bo nie trzeba będzie wypełniać całej masy formularzy papierowych, bo te dane albo są, albo możemy je podać elektronicznie. A po drugie to też, i to rozmawiając z przedstawicielami czy urzędów, czy powiatów, to też później jest kłopot z przechowywaniem tych danych, tak? No te wszystkie. Ogromny koszt. Tak, no i jak sobie wyobrazimy te wszystkie formularze, które trzeba wypełnić, że one muszą być przez ileś tam lat przechowywane, no to jest olbrzymi koszt i kłopot dla nie tylko dla obywatela, żeby go wypełnić, ale też dla urzędu, żeby później go przechować w wersji papierowej, zapewnić odpowiednie warunki przechowywania tych dokumentów. Dlatego no, ja nie ukrywam, że liczę na to, że to nie będzie tam 20 lat, tylko że uda się ten proces zakończyć szybciej, tak? Bo mamy odpowiednie narzędzia kryptograficzne, mamy odpowiednie technologie informatyczne do tego, żeby rzeczywiście ten proces był w pełni cyfrowy, tak? 10 milionów plus, tak, użytkowników mObywatela, to robi duże wrażenie, bo to jest co 40% dorosłych Polaków, coś takiego, czy Tak. nawet połowa, nie, no chyba No, mniejsza o większość, ale bardzo dużo, nie myślałem, że to jest aż tak duży procent, szczerze mówiąc. Tu pewnie był jakiś radykalny wzrost ostatnio, więc...
Największy wzrost, to ja nie ukrywam, że to był ten taki gwałtowny wzrost, rozpoczął się jeszcze w czasach pandemii, tak? I tutaj ta pandemia po pierwsze też spowodowała, że tempo tej cyfryzacji i korzystania z usług cyfrowych znacząco wzrósł, ale od tego czasu bardzo szybko rośnie ilość osób, które są zainteresowane właśnie czy to obywatelem, czy usługami cyfrowymi. A jak to wygląda na tle w ogóle świata zachodniego? Bo to jest chyba, my jesteśmy dosyć mocno scyfryzowani. Tak mówi się, że na przykład nasza bankowość elektroniczna, znaczy nawet to jest po prostu fakt, nie tyle się mówi, jest dużo bardziej zaawansowana od wielu banków z tak zwanego, wielu krajów z tak zwanego Starego Zachodu. Tak, znaczy tutaj przyznam szczerze, że nie znam danych co do samej bankowości, natomiast warto, myślę, wspomnieć o tym, że w tym momencie na poziomie Unii Europejskiej rozpoczynają się właśnie prace związane z właśnie takim cyfrowym dokumentem tożsamości. My też jako Centralny Ośrodek Informatyki KPRM, Ministerstwo Cyfryzacji, bierzemy w nim aktywny udział, bo mamy duże doświadczenie w tym zakresie. No i liczymy, że przy powstawaniu tego dokumentu też to będzie wzięte pod uwagę i będziemy mogli wnieść duży wkład w to, że powstanie takiego dokumentu elektronicznego, który będzie już, że tak powiem, respektowany tak samo jak dokument plastikowy, nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej. Czyli jesteśmy powyżej średniej unijnej, jeżeli chodzi o cyfryzację społeczeństwa na Tutaj poziomie publicznym. jeszcze nie do końca pewnie widać to w statystykach, ale moim zdaniem też to raportowanie gdzieś tam. Mamy pewne przekłamanie, natomiast wydaje mi się, że tak, że patrząc obiektywnie na te rzeczy, które udało się zrobić, no chociażby mObywatel, coraz więcej usług cyfrowych, no to na pewno nie powinniśmy się tego wstydzić, o tak powiem. I Super. liczę na to, że kolejne raporty, które właśnie badają taką cyfryzację w Polsce, też będą to odzwierciedlać, że jednak te usługi cyfrowe w Polsce są na coraz to wyższym poziomie i coraz więcej spraw właśnie można załatwić w sposób elektroniczny, a niekoniecznie iść do urzędu, żeby to załatwić tak jak do tej pory. A jak to się ma wszystko do zarządzania architekturą danych? Tak, no to tutaj, jak chodzi o architekturę danych, no to pierwsza rzecz to, tak jak wspomniałem, to są rejestry i to są olbrzymie wolumeny danych. Natomiast też te rejestry, z uwagi na to, że, no tak jak też wspominaliśmy, tak, no to są dane wrażliwe, to tutaj dostęp do tych rejestrów i zakres ich przetwarzania tych danych regulują odpowiednie ustawy i akty prawne. I tutaj no też bardzo, bardzo dbamy o to, żeby, że tak powiem, nigdzie nie pojawiło się żadne nadmiarowe przetwarzanie tych danych. I tutaj na to bardzo zwracamy uwagę. Natomiast oczywiście mamy też cały szereg takich rzeczy i stron informacyjnych, jak chociażby gov.pl, gdzie też mamy olbrzymią bazę wiedzy o załatwianiu spraw, jak załatwić daną sprawę, tak? Taką pomoc dla obywatela. I tutaj też w ramach zarządzania tymi danymi mamy w planie już wkrótce uruchomić projekt. I on nie będzie trwał długo, mam nadzieję, który na bazie takich ogólnodostępnych informacji właśnie, które mamy na portalu gov.pl, stworzy takiego cyfrowego asystenta, który na początku jako taki asystent tekstowy, tak, jako taki czat tekstowy na pytanie obywatela, jak załatwić daną sprawę, udzieli konkretnych informacji, czy tam, nie wiem, wskaże usługę, z której obywatel może skorzystać, żeby daną sprawę
załatwić. Oczywiście w kolejnym kroku liczymy na to, że ten asystent będzie również asystentem głosowym i znajdzie się w domu obywatela. No to muszę zadać w takim razie takie pytanie. ChatGPT, a sprawa polska. Tak, znaczy tutaj wokół czatu GPT to pojawiło się mnóstwo różnych kontrowersji, ale też to obudziło dużo obaw, które gdzieś tam mamy w sobie o to, co dalej będzie ze sztuczną inteligencją, w którym kierunku to pójdzie. Natomiast ja bardzo, bardzo też się temu przyglądam. To oczywiście możliwości czata GPT czy innych tego typu narzędzi, które bazują na modelu Transformera. W ostatnim czasie bardzo, bardzo, że tak powiem, przyspieszyły. Tak? Te efekty tych prac nad tymi modelami są niesamowite. Natomiast trzeba pamiętać, że to jest tylko narzędzie. Tak? No, Chat GPT no, nie jest niczym innym niż takim klasycznym transformerem, który przewiduje z bardzo dużym prawdopodobieństwem, jakie słowo powinno być po poprzednim. Tak? Oczywiście w efekcie, ponieważ jest wytrenowany na bardzo dużych wolumenach danych, no, jego efekty tych prac są niesamowite, natomiast dalej to jest tylko narzędzie, na które my mamy wpływ i to tak naprawdę my nim zarządzamy. Tak? Natomiast no, oczywiście no, to jest narzędzie, które można wykorzystać dwojako. To tak, no, każde narzędzie można, nie wiem, można użyć narzędzia do wbicia gwoździa, można też z nim zrobić krzywdę. Tak? I wydaje mi się, że to jest kłopot, tak? No bo mówiąc uczciwie, też jak popatrzymy sobie na ChatGPT i jego możliwości jako narzędzie, które może posłużyć, nie wiem, dezinformacji, no to rzeczywiście takie narzędzie w nieodpowiednich rękach może spowodować, że rzeczywiście w tym natłoku informacyjnym to będzie idealne rozwiązanie dla osób, które nie wiem, mają swój cel w tym, żeby szerzyć fake newsy, czy tego typu, czy rozpowszechniać jakieś nieprawdziwe informacje. I pod tym kątem rzeczywiście musimy się zastanowić nad tym, jak to uregulować i jak z tym skutecznie walczyć. Ale moim zdaniem też samo takie narzędzie jak ChatGPT, czy inne właśnie modele bazujące na sztucznej inteligencji, też mogą paradoksalnie przynieść rozwiązanie właśnie problemu fake newsów i walki z tymi fake newsami, no bo no, ilość informacji, które są generowane każdego dnia, no, rośnie wykładniczo. I trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś był w stanie, czy to nie wiem, firmy, które prowadzą portale społecznościowe różnego typu, był w stanie wszystkie te fake newsy wyłapać. I taka automatyzacja właśnie, która będzie gdzieś tam w stanie oznaczyć te informacje potencjalnie nieprawdziwe w tym gąszczu informacyjnym i zalewie informacji, które mamy w dniu dzisiejszym. No myślę, że będzie dobrym rozwiązaniem właśnie do tego, żeby walczyć z szerzeniem takich informacji, które nie są prawdziwe. Raczej tak puszczając, może nawet nie wiem, czy wodzę fantazji, bo to myślę, że ja się z panem zgadzam absolutnie, natomiast gdzieś jest to duży przełom, o którym możemy mówić, gigantyczny, tak, pewnie bardzo długo. Na ile te wielkie modele generatywne, tak rozmawiając zupełnie abstrakcyjnie, z punktu widzenia pana jako technologisty, a nie jako regulatora, tak, którym pan też przecież nie jest, tak, i jakby odkładając na bok kwestie regulacyjne, które zawsze były, zawsze będą i tak dalej. Na ile te wielkie modele generatywne są w stanie zmienić zarządzanie IT w sferze publicznej? Czy zarządzanie IT Czy wydaje mi zarządzanie, no właśnie, nie wiem, no, tym wszystkim, co robi, co i.
Tak, znaczy, Cyfryzacją, o, to jest dobre tak, słowo. cyfryzacją. No, z punktu widzenia tego, co powiedziałem, tak, już trochę wcześniej, ja jestem tego zdania, że takie modele generatywne będą wspaniałym narzędziem do tego, żeby podnieść efektywność tworzenia takich usług IT. Natomiast no, to są modele generatywne, to są modele odtwórcze, tak? Znaczy pewnie jeszcze chwila i pojawią się narzędzia, które będą w stanie stworzyć dobry kod, tak? Na podstawie jakichś tam założonych parametrów, ale to będzie, że tak powiem, tak jak mówię, praca odtwórcza, tak? W związku z tym one nie zabiorą pracy programistom, a jedynie mogą im, że tak powiem, tą pracę trochę ułatwić, tak? No bo no, inżynieria oprogramowania to przede wszystkim abstrakcyjne myślenie, kreatywne myślenie, a modele generatywne jeszcze przez bardzo, bardzo długi czas moim zdaniem nie będą w stanie tego robić, więc i też nie do końca taki jest ich cel ich tworzenia, więc tak jak mówię, no, ja liczę, że to, że tak powiem, w takiej codziennej pracy, czy to architekta, czy programisty, no bo no, tak jak mówię, no, te modele no-code, low-code gdzieś już się pojawiają też jeszcze z różną skutecznością, ale one będą doskonałym wsparciem i oszczędnością czasu programisty, który będzie mógł ten czas wykorzystać na to, żeby, że tak powiem, jeszcze wejść na trochę wyższy poziom abstrakcji i tworzyć jeszcze lepsze rozwiązania. To jest jakiś też taki gigantyczny, myślę, przełom w myśleniu nie tylko programistów, tylko wszystkich zawodów kreatywnych, może w ogóle białych kołnierzyków, gdzie zaczynamy pracować intelektualnie poprzez jakby takiego pośrednika cyfrowego, a nie jakby tak Tak, bezpośrednio. dokładnie tak. Znaczy, to ja bardzo wierzę, że właśnie te wszystkie modele i rozwój tych narzędzi związanych z modelami sztucznych inteligencji pójdzie właśnie w tym kierunku, tak, że no po prostu ułatwi nam tą pracę i pozwoli realizować zadania bardziej złożone, bardziej kreatywne i na takim poziomie, no, na który złożoności, na który no, żaden model sztucznej inteligencji nam nie odpowie. Tak? No, to tak, no, już parę takich rewolucji w historii było, tak? No, chociażby rewolucja przemysłowa, no też czy tam automatyzacja, robotyzacja, no, nie spowodowała, że ludzie nie mają pracy, tylko to też gdzieś tam pojawiają się nowe zawody, nowe wyzwania, a też pozwala w trakcie wykonywania czynności, takie narzędzia pozwalają na to, żeby rzeczywiście skupić się na tych problemach trochę wyżej, trochę bardziej złożonych i też powodować, że ten postęp idzie cały czas do przodu. Przedostatnie pytanie, pół żartem, ale i pół serio. I dosyć takie proste. Prośba o odpowiedź tak czy nie. Czy Nie. autor promptów to będzie taki nowy zawód, który za 5 lat będzie też jakby w strukturze zatrudnienia COI? Była odpowiedź tak i nie powiem, nie wiem, tak? Nie wiem, no wydaje mi się, że w tym momencie pewnie jeszcze nie, natomiast no tak jak mówię, no będziemy pracować też nad modelem, który będzie uczył, który będzie zasilony danymi właśnie informacjami o tym, jak załatwić sprawy urzędowe. No i na pewno wyobrażam sobie, że już za chwilę będziemy mieć tutaj na pokładzie osoby, które też nie tylko będą zajmować się trenowaniem tego modelu, ale też weryfikacją poprawności i działania takiego modelu, tak? Będzie nadzorował uczenie takich algorytmów. I ostatnie pytanie, takie już no, chyba bardzo serio. Takie pytanie, tak, żeby pokazać kandydatom, dlaczego jesteście tak ciekawym, świetnym, super, to takie ogólniki, ciekawym
pracodawcą ciekawą firmą. Trzy największe wyzwania, które stoją przed sferą publiczną, nie mówię już o Polsce, mówię tak, nie mówię tak globalnie, taki helikopter view, przed sferą publiczną, jeżeli chodzi o cyfryzację. I jakie to są wyzwania też dla ludzi, którzy przy tym będą pracować? No to pierwsza rzecz to trochę o tym wspomniałem, tak? To znaczy po pierwsze to są te modele i wykorzystanie modeli generatywnych do tego właśnie, żeby też zautomatyzować taką pomoc i informacje dla obywateli, jak załatwiać sprawy, tak? No to jest wejście w tą technologię sztucznej inteligencji. To są na pewno bardzo ciekawe usługi i automatyzacja, cyfryzacja procesów, tak? Tworzenie rozwiązań paperless, ale też przed nami jest cała budowa kolejnych rejestrów bardzo dużych i to też jest okazja do tego, żeby popracować przy naprawdę dużych systemach przetwarzających olbrzymie wolumeny danych, które są tworzone, tak jak już wspominałem, w architekturze wysokiej dostępności, wysokiej niezawodności, ale też z takimi dwoma paradygmatami, czyli security by design i z naciskiem na projektowanie, takie projektowanie tych usług, które będą przede wszystkim przyjazne, łatwe i efektywne dla użytkownika końcowego, tak? Czy jest nim obywatel, czy jest nim urzędnik, który, nie wiem, obsługuje systemy rejestrowe. To brzmi bardzo, bardzo ciekawie, muszę przyznać. Bardzo serdecznie zapraszam. Naprawdę to jest bardzo ciekawe miejsce. No ja powiem, że jak zaczynałem pracę w Centralnym Ośrodku Informatyki, to był rok 2014, to ja tu przyszedłem z takim założeniem, że będę chciałem zrobić jeden projekt, czyli Centralną Ewidencję Pojazdów. No i od tego 2014 już chwilę minęło, a codziennie pojawiają się nowe, fajne projekty, nowe, fajne zadania, które, że tak powiem, skalą działalności też niosą wyzwania takie technologiczne, które powodują, że no mimo, że to już ponad 9 lat, no to ciągle mam poczucie, że jest jeszcze cała masa fajnych rzeczy, które można zrobić właśnie w tym obszarze i to jest niesamowite, więc tak jak mówię, no bardzo zachęcam, to naprawdę ciekawe miejsce do pracy. Też pojawiają, też staramy się stworzyć takie miejsce, żeby ono było ciekawe, żeby było przyjazne dla pracownika. Mamy całe mnóstwo fajnych benefitów, więc naprawdę warto. Super. Panie Marcinie, bardzo dziękuję za tą naszą rozmowę. To jest dosyć niesamowite porozmawiać. Nie jest to dla mnie codzienność. Osobą jakby nie ze sfery for profit, tylko ze sfery, no może nie non-profit, bo tu jest profit ogromny społeczny, tak? Ale ze sfery publicznej. I też się dowiedzieć, jak się tworzy to, dzięki ja czemu na co dzień funkcjonuje i cała nasza tutaj na pewno no, społeczność i widownia. Więc jeszcze raz bardzo dziękuję za tą ciekawą rozmowę. Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie, również było mi bardzo miło i mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja do tego, żeby się spotkać i porozmawiać. Również mam taką nadzieję. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie naszej rozmowy. Jeśli podoba Ci się ten odcinek, koniecznie zasubskrybuj Sherpa Search on Tech na platformie, na której go słuchasz. Sherpa Search on Tech jest produkcją Sherpa Search, firmy Executive Search specjalizującej się w branży technologicznej. Pomagamy zatrudnić właściwych ludzi na stanowiska eksperckie i menedżerskie oraz doradzamy, jak budować i rozwijać stabilne i efektywne zespoły IT. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszamy do wysłania e-maila na adres maciejszczerba@sherpasearch.tech.
lub kontaktu przez naszą stronę internetową www.sherpasearch.tech. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.